Michał Wisniewski opisuje, jak wyglądali pierwsza z jego piata zona musieli się ukrywać. Historia związków Michała Wisniewskiego nie jest krótka i prosta. Piosenkarz ma z 4 byle zony. Pierwsza, z która wymówił przysięgę malzeńska, byla Magda Wemme, piosenkarka ich troje. Druga zona byle Mandaryna, czyli Marta Mandrykiewicz. Kolejna milostia okazała się Anna Swiatczak. W 2012 roku Wisniewski poślubił Dominikę Tajner, z która rozwiódł się 7 lat później. Piosenkarz nie był singlem przez długi czas, jeszcze w 2019 roku poznał swoją obecną żonę, Polę. Zobacz też, ciezarna Pola Wisniewska obcalowuje Michała na planie, jaka to melodia, zdjęcia. Michał Wisniewski i Pola Wisniewska zaczęli się spotykać w 2019 roku, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Ich uroczystość była skromna, co było spowodowane pandemią koronawirusa. Na hucznym wesele musieli czekać ponad 2 lata. To podczas tej imprezy odnowili przysięgę malzeńską. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Para poznała się na portalu randkowym. Piosenkarz przeżywał wówczas trudny czas. Bo w maju 2018 roku ogłosił upadłość konsumencka. Co więcej, jego czwarte małżeństwo własne się rozpadło. Ukojeniem w bólu przyniosła mu Pola, która początkowo chciała zachować anonimowość. Jednak wraz z rozwojem związku pojawiała się coraz częściej na ich wspólnych zdjęciach. Już po kilku miesiącach media doniosły, że piosenkarz spodziewa się piątego dziecka. Zachowanie prywatności było więc coraz trudniej. Od kilku tygodni lider ich troje nagrywa wraz z żoną program Pan i Pani W, którego odcinki trafiają na konto Michała Wisniewskiego na YouTube. Zdradzają w nim kulisy początku ich związku. Wisniewski przyznaje, że pierwsze kontakty mieli na portalu randkowym. Początkowo piosenkarz ukrywał się pod Nickiem Falco. Dopiero później zdecydował, że doda niewyraźne czarno-białe zdjęcie i zamieni imię na Michał. W końcu trafił na Polę, która, co ciekawe, nie wiedziała, że pisze z liderem ich troje. Przyznała, że nie poznała Michała na czarno-białym zdjęciu. Dowiedziała się o tym dopiero wtedy, gdy sympatia zaprosiła ją do znajomych na Facebooku. Zobacz też, czwarta żona Michała Wisniewskiego reaguje na wieść o jego szóstym dziecku z piata żona, która wkrótce wychowa z nim dziesiątkę dzieci. Para postanowiła się spotkać i, jak wspomina ja, nie skończyło się na pierwszej randce. Randkowanie stanowiło jednak pewien problem dla obojga. Chcieli uniknąć rozgłosu, co zmusiło ich do ukrywania się. Długo ukrywaliśmy nasza znajomość, bo po pierwsze nie wiedzieliśmy, co z tego będzie. A po drugie, Pola bardzo ceniła sobie prywatność, powiedział Wisniewski. Ukrywaliśmy się i nie mieliśmy swoich miejsc. Każde wyjście obarczone było tym, że kto spatrzy. Ubolewałam, że nie możemy chodzić za rękę, a ty jesteś ciągle w kapturze. Na Tinderze nie szukałam ani męża, ani romansu, tylko towarzystwa, wyznala Pola Wisniewska. Pamiętam, jak umówiliśmy się w wynajętym 30-metrowym mieszkaniu i to było takie przykre. Stwierdziliśmy wtedy, że jesteśmy za starzy, by się chować, ukrywać i spotykać po katach. Stwierdziliśmy, że nie możemy tak dłużej. A poznamy się najlepiej, gdy zamieszkamy razem, dodała kobieta.